Och, hajo! Witam serdecznie w pierwszym odcinku serii Jedna partyjka, w której gram jedną partyjkę w wybraną grę. Gry, które będę robił w tej serii, niezbyt się nadają do let's playowania, więc postanowiłem wziąć taką postać prezentowania wam tej gry. Przykładowo, w tym wypadku jest to gra wyścigowa, ale let's playowanie gry wyścigowej jakoś tak do mnie nie pasuje. A ta gra to... Jest to kontynuacja gry Sonic & Sega All-Stars Racing. I to, co ją wyróżnia spośród innych ścigałek, jest możliwość transformowania naszego pojazdu. Nasz pojazd może być samochodem, motorówką lub samolotem. I to wszystko w ramach jednego wyścigu. Sega zniknęła z tytułu, dlatego że pojawiło się również więcej postaci spoza Segi, jak na przykład Ralph z filmu Ralph Rozwałka. Ale żeby nikogo nie dyskryminować, wezmę losowo. Podczas wyścigów możemy znajdować monety, które potem możemy wykorzystywać w tej loterii, żeby uzyskać jakieś dodatkowe bonusy. Czy dostaniemy psów? To jest loteria, uda się albo się nie uda. Mi się nie udało. Już na samo. Należy się przygotować, gdyż kiedy ekran się ściemnia, należy nacisnąć przycisk gazu, żeby dostać dodatkowego dopalacza na początku. Trzeba już na dzień dobry być przed konkurencją. Dopalacz jest bardzo ważną mechaniką w tej grze. Możemy go uzyskiwać na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest driftowanie. Kiedy driftujemy wystarczająco długo, to wtedy uzyskujemy dopalacz. Innym jest robienie trików w powietrzu, albo najechanie na dopalacz. Są również znajdźki, które możemy użyć, żeby również ten dopalacz dostać. Możemy łączyć różne źródła dopalaczy, więc przykładowo można driftować, wjechać w dopalacz stacjonarny na trasie i kiedy puścimy przycisk odpowiedzialny za hamulec, to wtedy lecimy. Driftujemy naciskając przycisk hamulca. Bez opanowania tej mechaniki daleko w tej grze nie zajedziemy. Możemy zrobić różne przedmioty, na przykład teraz wykorzystałem minę. Mina jak mina, ktoś w nią wjedzie, to wtedy obrywa. Jak obrywa, to spowalnia. Widzimy, jaki mamy przedmiot w prawym górnym rogu ekranu i możemy go użyć naciskając przycisk A, idąc według Xboxowego pada. Przeciwnik przede mną, Gilius, posiada silnik, który coraz bardziej napędza, a po pewnym czasie wybucha. Kiedy przeciwnik ma ten dopalacz, nie należy do niego się zbliżać. Natomiast kiedy my go mamy, musimy go zdetonować, zanim wybuchnie sam, bo wtedy sami obrywamy. Zaczęło się drugie okrążenie, jednak to nie oznacza, że będziecie oglądać dokładnie taką samą trasę. W tej grze różne okrążenia mogą być inne. Przykładowo teraz całe okrążenie było w samochodzie. Później pojawi się sekcja, w której będziemy pływać. Przed chwilą wykorzystałem rękawicę, która powoduje, że kiedy coś nas trafi, albo na przykład widzimy w minę, to wtedy przejmujemy ten przedmiot i możemy go użyć przeciwko bliźnim. I oto przed nami widzimy bramę, która zamieni nas w motorówkę. Transformacja się dzieje automatycznie. Przedmiot, który teraz zdobyłem, to śnieżki, które można wystrzelić po linii prostej. Innym podobnym przedmiotem jest fajerwerka, która różni się od śnieżki tym, że się odbija od ścian. Czym się różni motorówka od samochodu? Na wodzie są fale, a na wysokich falach możemy podskakiwać. Gdy podskoczymy, to wtedy możemy zrobić trik, który da nam dodatkowy dopalacz. Mówiąc o dopalaczu, na wodzie oczywiście też możemy driftować, bo czemu by nie? Jest również znajdźka w dopalaczu, który jednak niestety nie udało mi się uchwycić podczas tego wyścigu. Ale za to znajdźka, którą teraz zdobyłem, powoduje, że po wystrzeleniu jedzie prosto w naszego przeciwnika. Jest bardzo ciężko ustrzelić ten mały pojazd, żeby się go pozbyć z zapleców, trzeba go zestrzelić, co czasami się nie udaje. Również możemy go używać do atakowania pojazdów, które są za nami, jak i dowolnych innych znajdziek. Wystarczy, że naciśniemy przycisk odpowiedzialny za spojrzenie do tyłu. Według Xboxowego pada jest to X, potem naciskamy A, żeby wystrzelić i leci do tyłu. Ostatnie okrążenie. To, co wyróżnia to okrążenie spośród innych, jest to, że ostatnie okrążenie odbywa się w większości w powietrzu. Samolotem sterujemy dosyć inaczej niż samochodem oraz samolotem. Naciskając do góry lub na dół możemy się wznosić lub opadać. Natomiast przy pomocy prawego analoga, który zwykle odpowiada za triki, możemy robić różne przekręty. Driftowanie w powietrzu. A czemu by nie? Przynajmniej też dostajemy dopalacz. Jednak driftując w powietrzu cały czas musimy pamiętać o tym, żeby nie polecieć za wysoko albo za nisko, żeby coś nie uderzyć. Oczywiście należy też celować w górę i dół, na przykład jak zdobędziemy śnieżkę albo rakietę, ale teraz zdobyłem tornado, które same trafia naszego przeciwnika i powoduje, że odwracamy się sterowanie. Prawo to lewo, lewo to prawo. Osoba, która oberwie takim tornadem, wygląda jakby jechała tyłem. Jest również pewien rzadki przedmiot, który również nie został uchwycony na tym nagraniu i nazywa się on All Stars. Powoduje on, że zamienia się nasz pojazd w coś zupełnie innego, leci nad trasą,
O nic się nie odbija, nie musi driftować i jedzie strasznie szybko przez określony czas. Zwykle jak jesteśmy pierwsi, to nie mamy co na to liczyć. Jest to przedmiot, który poprawia balans. Jeśli ci, co są z tyłu, dostaną ten przedmiot, to wtedy mamy szansę kogoś wyprzedzić. I już ostatnia prosta przed nami. Już widzimy koniec, już widzimy metę. Koniec! Pierwsze miejsce! Brawa dla gracza, który sterował Billy Joe z gry Crazy Taxi. I to już koniec naszego wyścigu, ale jeszcze chciałbym wam pokazać, jakie są skutki wygranej. W zależności od uzyskanego miejsca, nasza postać uzyskuje punkty doświadczenia. Każdy kierowca ma osobne, więc jeśli chcemy go ulepszać, musimy nim jeździć. Każdy pojazd posiada kilka trybów do wyboru, które odblokowujemy poprzez nabijanie wyższego poziomu. Teraz zaprezentuję wam, jak wygląda wybieranie tego trybu, gdyż ominąłem ten moment, dlatego że wybrałem losowego zawodnika. Losowy zawodnik wybiera losowe tryby, które to nazywa się modami. Gdzie jest Billy Joe? Gdzie jest Billy Joe? Metal Sonic ZLC dostaje wszystko z automatu. No jest. Po wyborze samochodu możemy wybrać jeden z trybów, który wpływa na nasze statystyki. No już jest kwestia gustu, czy ktoś woli więcej prędkości, większy fans na All Star. Również console mod zależy od konsoli, w której dana postać zadebiutowała. Przykładowo jak zadebiutowała na konsoli Mega Drive, to wtedy dostaje dużo szybkości. To była jedna partika z grą Sonic All Star Racing Transformers. Do widzenia.